Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru. To już ostatni odcinek naszego programu w tym roku. W związku z tym wrócimy do spraw, którymi zajmowaliśmy się najczęściej. Czyli powiemy o tym, czego polscy kierowcy nie potrafią, a potrafią niewiele. Na przykład nie umieją jeździć po rondach, nie umieją poruszać się w ruchu okrężnym. Pokażemy no wręcz kabaretową drogę do Proszowic. Jak to jest możliwe? Kierowcy nie widzą tam tych rond? Nie chcą widzieć. To nie jest to, że nie umieją. O braku umiejętności powiemy za chwilę. To jest ewidentna jazda na zasadzie, co mi zrobią. Nie będę objeżdżał centralnej wyspy, bo musiałbym zwolnić. Nie będę stosował zasad ronda, bo musiałbym zwolnić, bo po to właśnie ronda są budowane. Pojadę wzdłuż, dokładnie przy centralnej wyspie, nie odegnę tego toru jazdy, tak będzie szybciej. I tak jadą z prędkościami, tak jakby byli na prostej, zapominając o tym, że przed i za rondem są przejścia dla pieszych, na których piesi mają prawo się pojawić. Przeszkadzają tym jadącym prawidłowo, którzy jadąc zewnętrznym pasem chcą z ronda wyjechać i nagle ktoś im przecina drogę. Nie jest to w związku z tym nieznajomość przepisów, bo przecież tutaj pasy ruchu prowadzą nas jednoznacznie. To jest chęć niestosowania przepisów. Ale jeszcze lepiej by usprawnili ruch i szybciej by byli, jakby przejechali w ogóle przez wyspę. No może taka sugestia? Nie wykluczam, że taka sytuacja, tam gdzie ta wyspa jest niska, miewa miejsce. Tutaj po prostu opadają ręce, bo to jest działanie wbrew zasadom współżycia społecznego, tak bym to określił. No bo skoro umawiamy się na pewne reguły, które potem świadomie łamiemy, no to cóż powiedzieć o takich kierowcach, którzy podpisując odbiór prawa jazdy powiedzieli, że będą stosować się do tego, co obowiązywało choćby na egzaminie, co obowiązywało w czasie ich szkolenia. I nagle nie chcą tego stosować. I nagle mówią, a co mi tam? Próbują wmówić nam, że tak jest lepiej. No to jest droga poza miastem, więc może dostają takiej ułańskiej fantazji, skoro wyjechali już z miasta. No ale w centrum Krakowa też im nie wychodzi jazda po rondach. Tak, to na nowo zorganizowane rondo Lewandowskiej w Nowej Hucie. Być może, że tutaj ta zła jazda wynika z braku orientacji w oznakowaniu, z jazdy na pamięć, z jazdy bez odpowiedniej koncentracji. No ale efekt jest ten sam. Nie jeździmy według wskazanej organizacji ruchu, tylko po swojemu, narażając innych na co najmniej kolizję. Notabene to rondo Lewandowskie jest dla mnie oznakowane co najmniej dwuznacznie i chciałbym, żeby to oznakowanie tutaj się zmieniło i troszkę tym mieszamy też kierowcom. I troszkę jest problem w używaniu kierunkowskazów. No aczkolwiek te groźne sytuacje zdarzają się właśnie albo z takiej ułańskiej jazdy jak w Proszowicach, albo z takiej nieuważnej, niedostosowanej do organizacji ruchu, być może nieświadomie w tym przypadku niedostosowany, ale jednak jak ma to miejsce na rondzie Lewandowskiej. Krótko mówiąc, ruch okrężny jest dalej w Polsce problemem, nie tylko niestety wśród kierowców, również w organizacji ruchu, no i w stosowaniu przepisów mamy ciągle pewne problemy, na co po raz kolejny zwracamy uwagę. No to skoro jesteśmy przy rondach, to wspomnijmy jeszcze o kierowcach cwaniakach, którzy wiedzą jak jechać, ale usiłują swoją jazdę przyspieszyć. Na przykład z pasa do jazdy w lewo jadą sobie radośnie prosto i jeszcze uważają, że zrobili bardzo dobrze. To się bardzo często zdarza na rondzie Grzegórzeckim na przykład. Tak, przy czym rondo ma tutaj niejako drugorzędne znaczenie, tym bardziej, że to jest akurat rondo skanalizowane z wyznaczonymi kierunkami z poszczególnych pasów ruchu. Dodatkowo ruchem reguluje sygnalizacja świetlna, ale problem cwaniactwa tutaj właśnie bardzo wyraziście wychodzi. Byliśmy tutaj kilkakrotnie, bo nie potrafimy jakoś z tym problemem sobie poradzić. Mało tego, nie przekonaliśmy wielu kierowców. Myślę,
którzy świadomie tutaj naginają prawo, bo tak szybciej się przez to rondo przejeżdża, ale tłumaczą policjantowi, że przecież oni zmienili pas ruchu na przerywany i w związku z tym nie popełnili żadnego wykroczenia. Więc przypominamy, że jeżeli wjeżdżamy pasem, który jest wyznaczony dla danego kierunku, to musimy pojechać w tym kierunku. Nie możemy pojechać inaczej. Czego jeszcze nie potrafią polscy kierowcy? Nie potrafią na przykład jeździć po autostradzie i nie dość na tym, twoje sugestie i porady uważają za błędne i jeszcze składają na ciebie donosy na policję. To niestety prawda. Pojawiły się takie. No cóż, to jest nastawienie tych, którzy zamierzają jechać z nieograniczoną prędkością. Dla nich nie ma limitów prędkości. Jakieś tam 140 u nas, przepisów ogólnych, a może ograniczenia ze znaków. Nie istnieją. U nich się liczy jedno. Lewy pas ma być zawsze wolny, bo oni chcą z nim śmignąć 170, 160, 200, niezależnie od warunków drogowych. I ten problem urasta do rangi większej niż się spodziewałem. Może nie ma bardzo wielu takich kierowców, ale sporo jest. Problem dodatkowy to odstęp. Oni uważają, że bezpiecznym odstępem jest odstęp taki, jaki zachowujemy w ruchu miejskim przy 50 na godzinę, czyli tak powiedzmy kilkanaście metrów. Niektórzy jeżdżą kilka metrów. Tym zbliżeniem się do zderzaka próbują nastraszyć tych kierowców blokujących w ich mniemaniu im ruch, żeby oni szybko uciekali, żeby się bali. Notabene czasem jestem przeganiany z tego lewego pasa, jak w ogóle nie mam żadnych możliwości zmiany, no bo wjeżdżając na pas sąsiedni, jechałbym z odstępem albo od pojazdu, który znajdzie się za mną, albo od tego, który będzie przede mną, kilkunastometrowym. Do tego dopuścić nie mogę. Przypominam raz jeszcze, przy prędkości 140 na godzinę minimalny odstęp to 80 metrów. Prawie odległość pomiędzy słupkami hektometrowymi, które na autostradzie są. Takie odstępy musimy zachowywać. Inna jazda to barbarzyństwo, inna jazda to piractwo. I z tym mamy olbrzymi problem, dlatego do tej autostrady jeszcze będziemy pewnie wracali w nadchodzącym roku. I kolejna, gigantyczna pięta achillesowa polskich kierowców. Przejścia dla pieszych. Dlaczego oni wciąż nie umieją jeździć w okolicy przejść? Dlaczego wyprzedzają? Dlaczego wciąż omijają? Dlaczego wciąż potrącają i zabijają tych nieszczęsnych pieszych? Moim zdaniem odpowiedź jest prosta. Bo chcą jechać szybko. Chcą, żeby piesi przechodzili przez jezdnię tylko wtedy, jak kierowcy im na to pozwolą. A najlepiej pod ziemią. Najlepiej, żeby ich w ogóle nie było, bo chcą jak najszybciej dojechać do celu. Przepisy tam, gdzie mi przeszkadzają, w szybkiej jeździe stosowane nie będą. Co ja będę się patrzył na to, co robi pojazd obok mnie, jak ja mam z przodu drogę wolną i chcę jechać szybko. A piesi niech stoją przed przejściami dla pieszych, a jak przejadą kierowcy, to wejdą piesi. I niestety wielu kierowców nie chce przyjąć do siebie tego, że taka jazda jest niebezpieczna. Nie potrafią zrozumieć, dlaczego zabrania się bezwzględnie, niezależnie od tego, czy są piesi, czy nie ma wyprzedzania na przejściach dla pieszych. Czasem też nie widzą, że jakiś pojazd się zatrzymał w tym pośpiechu i w nieznajomości przepisów na sąsiednim pasie i jadą. A w ogóle zapominają o koronnym przepisie. Zobaczyłeś znak przejścia dla pieszych, zmniejsz prędkość, żeby nie narażać pieszych na niebezpieczeństwo także tych wchodzących na przejście. No ale muszę jeszcze powiedzieć o błędach pieszych. Pierwszym błędem pieszych jest to, że wchodzą na przejście dla pieszych nieostrożnie. I drugi błąd, jak już wejdą, to nie odpuszczą. Czyli jeden za drugim, jeden za drugim. Pokażę nowość, film z mojej kamery. Popatrzcie Państwo, staram się przejechać, bo wiem, że ci piesi nie przejdą przez przejście, bo jedzie tramwaj w przeciwnym kierunku, ulica Basztowa. No chcą przejść przez blachę tramwaju na drugą stronę i kolejni, popatrzcie Państwo, jedni ruszyli, to następni wchodzą. Taka psychologia tłumu. Brakuje nam wychowania kierowców i wychowania pieszych. Ten temat przejść dla pieszych pewnie będzie nam towarzyszył niestety jeszcze w roku przyszłym. No cóż, pozostaje nam wobec tego złożyć życzenia noworoczne, oby Państwo przeżyli w przyszłym roku na polskich drogach. Bardzo chciałem, żeby Państwo wyciągnęli wnioski z naszych programów. Chcemy, żeby na polskich drogach było bezpieczniej, płynniej, żeby się po prostu nam wszystkim lepiej na tych drogach żyło, pieszym, rowerzystom, kierowcom.
No i tego Państwu serdecznie na rok 2019 życzymy. Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru.